Siemanko, witam wszystkich gorąco i chciałbym dzisiaj poruszyć temat związany z tym, co się dzieje w tej aktualizacji, najnowszej aktualizacji, najnowszym dodatku, który został tutaj dodany do Infestation Survival Stories. Mianowicie, w tej grze, jak wiecie, bądź też nie, od dawien dawna mogły się tutaj rodzić pewne wątpliwości odnośnie pay to win. Wiecie, jakieś takie GC, kupowanie dolarów, wymiana ich tam GC na dolary i kupowanie w marketplace. Ale to wszystko jeszcze było znośne. Najnowsza aktualizacja pozwala nam na dostęp do marketplace'u podczas gry, podczas rozgrywki, i jest to tak proste, ale mm, zaraz Wam powiem, co tutaj jest za problem. Podczas gry przyciskacie F10. W tym momencie Macie dostęp do całego marketu i kupujecie, jeżeli Macie hajsy, jakiś przedmiot. Ten przedmiot nie jest dodany do global inventory, tylko od razu do Waszego backpacka. I teraz powiedzcie mi, czy ta gra nie jest w tym momencie już mega pay to win, jeżeli wy podczas waszej gry wystrzelacie całą amunicję, nie macie amunicji, nie macie jak pokonać wroga? Więc sobie szybko klikacie, a jako że jesteście powiedzmy bogaci i macie hajsy, to możecie sobie kupić amunicję do właśnie tej broni, i w tym momencie już ją mamy. Reload pick. Problem? Żaden. Oczywiście, teraz ktoś powie, e, no ale o co Ci chodzi? Przecież to wszyscy będą mieli dostęp, a nie tylko tam niektóre osoby, tak? No to dobra. A jeżeli ktoś chce pograć i już zapłacił na tą grę, tam powiedzmy zapłacił 30, 50, 60 zł, i on chce grać, mieć równe szanse z innymi graczami, I jest sytuacja, kiedy e, no jeden drugiego nie może zaatakować, bo jest za drzewem, to teraz ten co ma więcej kasy, może w ogóle wykorzystać tę sytuację. Klika F10. Mówi, a co się będę tam wkurzał? Mam kasę, kupię sobie granat. Kupujesz granat i w tym momencie robisz pay to win, bo masz granat, rzucasz do gościa, który jest za drzewem i... i co? No i nie wiem, nie wiem co w ogóle na ten temat powiedzieć. Tak to wygląda, w tym filmiku wydałem chyba 2000 dolarów, ale już pieprzyć to. Chciałem wam pokazać, e, chciałem wam pokazać po prostu ten problem... Napiszcie tutaj w komentarzach pod tym filmem, co uważacie o tym. Czy to jest super, czy nie. No, wątpię, żeby komuś się to bardzo podobało. Moim zdaniem jest to bardzo niefair, ponieważ e, ta gra polegała na takim troszkę przetrwaniu. Czyli jeżeli tak się przygotujecie, weźmiecie sobie amunicję, weźmiecie sobie leki, weźmiecie sobie granaty, to je będziecie mieli w waszym backpacku i je wykorzystacie. A nie, że e, ojej, zapomniałem i sobie biorę, kupuję. To jest po prostu pay to win. Oni chcą zarobić na nas. No może nie na nas, bo to jest wręcz obraźliwe na, na osobach, które myślą, ale, ale na przykład ja w tym momencie kupiłem to, tak? Kupiłem, wydałem jakieś, jakieś dolary. Tylko te dolary e, są zbierane w grze, oczywiście, może ktoś powiedzieć. Tylko pomyślcie o tym, że zrobicie tak raz, dwa, dwadzieścia, trzydzieści razy i wam zabraknie tego hajsu. I co wtedy zrobicie? Będą wam potrzebne geceki. Więc wydacie prawdziwą kasę, taką nie wiem, PayPalową czy kredytową i kupicie te giceki, żeby zmienić je na dolary. Oczywiście mówię teraz ogólnikowo, także ponawiam pytanie, co myślicie na ten temat? Moim zdaniem, jest to pay to win i jak najszybciej, jak najszybciej powinni usunąć tą możliwość tyle na ten temat o super zombie, nowych questach e, związanych z tym super zombie, który dropi bronie oraz e, dodatkowych rzeczach jak na przykład naprawa samochodów i kraszowanie map. Nie chcę teraz mówić, e, wszystko jest opisane w changelogu, link pod filmem. Dziękuję. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć.